Ja się nazywam Aleksandra Trojanowska i jestem hostem dzisiejszego naszego spotkania i reprezentuję organizatora naszego spotkania, czyli Future Colors. A czym jest Future Colors? Już Wam oczywiście opowiadam. Future Colors jest to szkoła programowania online i kompetencji cyfrowych. I w naszej szkole mamy właśnie taki kurs jak kurs Product Ownera, Scrum Mastera, ale mamy również kursy takie programistyczne jak Java Developer, Python Developer. Tutaj mamy sporo przeróżnych takich kursów, które uczą tych wszystkich umiejętności, które teraz najlepiej je znać, żeby właśnie wejść do IT. I uczymy w naszej szkole 100% zdalnie. Także tutaj online uczycie się poprzez naszą autorską platformę i uczycie się w takich grupach dwa razy w tygodniu pod okiem doświadczonych mentorów i oprócz tego macie również konsultacje takie indywidualne z mentorami, więc możecie porozmawiać o tym, co było niejasne na zajęciach, skonsultować swój projekt i tutaj to jest taki czas dla Was, dla mentora, żeby po prostu porozmawiać o tym, czego potrzebujecie w danym momencie. Oprócz tego w każdy nasz kursant oczywiście otrzymuje kurs języka angielskiego w IT oraz wsparcie w rekrutacji, czyli konsultacje Waszego CV, konsultacje Waszego profilu na LinkedInie i mamy również firmy partnerskie, które poszukują wśród naszych absolwentów właśnie swoich pracowników w tej chwili do IT, więc my też z radością zawsze tutaj polecamy naszych absolwentów, żeby im było po prostu łatwiej znaleźć tą pierwszą pracę właśnie w IT. A moim gościem jest dzisiaj Dominika Zerniarz i Dominika właśnie jest mentorką na tym naszym kursie Product Ownera. I Dominika prowadzi zarówno te lekcje na żywo z naszymi kursantami, jak i takie konsultacje indywidualne. Dominiko, czy mogłabyś nam tutaj się przedstawić i o sobie o kilka słów powiedzieć? Cześć, jasne, miło mi Was dzisiaj tutaj widzieć, tak w licznym gronie. Mam na imię Domi i faktycznie jestem mentorem w bootcampie Product Owner. Mam tę przyjemność prowadzić już kolejną edycję tego bootcampu. Na co dzień jestem Senior Technical Product Managerem w Nike, w technologii, w biurze zlokalizowanym w Gdańsku. Wcześniej pracowałam również w Thomson Reuters i między innymi w Nordea Banku. Jestem absolwentką Politechniki Gdańskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz certyfikowanym product ownerem oraz posiadam też kilka innych umiejętności, którymi również dzielę się z Wami podczas bootcampu. Także to chyba tyle o mnie. Super, bardzo Dominiko, dziękuję. Słuchajcie, tak jak powiedziałam na samym początku, to spotkanie dzisiaj jest też dla Was, po prostu, żeście mogli Dominice tutaj zadawać pytania dotyczące czy Product Ownera, tej roli, zadań, jakie Product Owner ma, więc o tym dzisiaj będziemy sobie właśnie rozmawiać, ale jeżeli coś będzie niejasne, dopytujcie, tutaj nie ma głupich pytań, możecie w każdej chwili na czacie do nas pisać i pytać o to, co Was w tym zakresie interesuje. A my Dominiko zacznijmy w takim razie od samego początku, czyli powiedzmy sobie w ogóle, kim jest Product Owner? Jasne, słuchajcie, to żeby tak naprawdę powiedzieć o tym, kim jest Product Owner, to chyba trzeba troszeczkę powiedzieć o samym Scrumie, ponieważ rola Product Ownera tak naprawdę nie występuje nigdzie indziej, została zdefiniowana właśnie przez Scruma. A czym ten Scrum jest? Pewnie dla wielu z Was gdzieś to słowo już obce nie jest. Zapewne słyszeliście już wielokrotnie gdzieś takie sformułowanie zarządzanie zwinne, czy zwinne zarządzanie projektami, Agile między innymi, tak? I właśnie Scrum jest jedną z tych takich, można powiedzieć, ram działania, ram funkcjonowania z angielskiego. O Scrumie mówimy jako o frameworku, który właśnie definiuje rolę Product Ownera i definiuje pewien jakby proces, pewien system pracy, który służy zwinnemu wytwarzaniu oprogramowania. Wywodzi się z IT, ale tak naprawdę w tej chwili skaluje się również już na inne branże i o tym pewnie sobie dzisiaj też powiemy. No właśnie, bo o Product Ownerze nie można powiedzieć, nie mówiąc o Scrumie. Tak jak widzicie na tym rysunku, Scrum definiuje trzy role. Jest to Scrum Master, Product Owner, a również zespół wytwórczy, zespół deweloperski. My dziś będziemy zanurzać się dosyć mocno w charakterystykę roli Product Ownera, ale podczas bootcampu dowiadujecie się ode mnie tak naprawdę, czym ten Scrum jest, jak te wszystkie role jakby między sobą tutaj się komunikują, jakie one mają, jaką mają rozdzielność odpowiedzialności, jak one się ze sobą przenikają i łączą. I dowiecie się też o tym, jak naprawdę ten proces scrumowy wygląda i jak to działa. Przejść do następnego slajdu, to postaram się Wam teraz troszeczkę więcej też o tym powiedzieć. Tak, właśnie, jakbyś mogła powiedzieć o tej roli właśnie, jaką tą rolę pełni Product Owner w zespole skimowym. Jasne. Przede wszystkim, słuchajcie, ta sylwetka Product Ownera to jest dla mnie coś fascynującego i coś, co ja odkrywam tak naprawdę właściwie, można powiedzieć, każdego dnia w pracy, tak? Czyli jakby gdzieś mamy zdefiniowane, można powiedzieć, pewien zakres obowiązków, mamy zdefiniowany też, można powiedzieć, jakiś zakres kompetencji, który Product Ownera wyróżnia.
Niemniej, gdybym miała w kilku słowach tak jakby go spróbować opisać, to chyba powiedziałabym przede wszystkim, że to jest voice of customer, czyli głos klienta, czyli jesteśmy takim mostem pomiędzy użytkownikami końcowymi, pomiędzy właśnie klientami, odbiorcami rozwiązań, które tworzymy, a tymi zespołami wytwórczymi, które te rozwiązania tak naprawdę opracowują. Jest również na swój sposób wizjonerem, czyli jak się domyślacie, kiedy zbadamy już sobie, jakie są potrzeby, jakie są oczekiwania klientów zewnętrznych, tych naszych użytkowników końcowych, to tak naprawdę zaczynamy tworzyć wizję rozwiązania, tak? Czyli adresujemy problemy, adresujemy potrzeby i tak dalej, i tak dalej. I na swój sposób też poprzez to wizjonerstwo stajemy się strategami, czyli opracowujemy swego rodzaju strategię, jak możemy dostarczyć to, czego oczekuje od nas ten użytkownik końcowy, klient. Oprócz tego na swój sposób jesteśmy osobami decyzyjnymi, czyli osobami, które właśnie mają na celu tak jakby podejmować odpowiedzialne i jakby też ekonomicznie uzasadnione decyzje, aby produkt powstał i aby powstał w takim, a nie innym zakresie i aby też w konsekwencji albo przyniósł zysk, albo jakąś oszczędność. Jesteśmy również często właśnie trochę takimi analitykami biznesu, można powiedzieć, że gdzieś jesteśmy też często testerami i tak jak widzicie tutaj na tym wykresie, ten product owner to jest jednak ktoś pomiędzy, tak, tym biznesem, technologią, a często właśnie badaniem tych potrzeb użytkownika, czyli tym właśnie jakby identyfikacją tego doświadczenia użytkownika i jakby jak również je kreować, tak aby to rozwiązanie, które stworzymy, ten produkt, który dostarczymy, faktycznie zyskał aprobatę, został kupiony, tak, czy po prostu pobrany i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, czyli to jakby wiemy, kim jest product owner, to teraz jakbyś mogła opowiedzieć o tym, jakie są jego zadania, jakieś obowiązki, które wykonuje. Takie praktyczne, najbardziej praktyczne, jakbyś mogła nam powiedzieć, jak to wygląda. Jasne. No słuchajcie, to zawsze jest tak, że taka rola szczególnie wytwórcza, tak, czyli taka nawet można powiedzieć kreatywna na swój sposób, bo taką rolą jest product owner, nigdy nie funkcjonuje w próżni, tak? Czyli jak się domyślacie już z samego wprowadzenia i też gdzieś tam jakby tych poprzednich slajdów, my funkcjonujemy w jakichś ramach, tak, działania, które zwane są Scrumem. I to też oznacza, że ponieważ jesteśmy tym głosem klienta i tworzymy ten most między zespołem wytwórczym a tymi powiedzmy klientami czy użytkownikami, szeroko pojętym można powiedzieć sobie biznesem, również często operujemy na kilku innych płaszczyznach, ponieważ najczęściej jesteśmy osadzeni w jakiejś organizacji, tak? Czyli najczęściej funkcjonujemy czy to w ramach korporacji, jakiejś instytucji, startupu, software house'u, jakkolwiek byśmy sobie to tutaj nazwali. Często mamy też różnych interesariuszy wokół nas, czyli przez interesariuszy rozumiem tu osoby, które po pierwsze mają wpływ na nasz projekt, tak? Czy na nasz produkt, ale również i my mamy pośredni czy bezpośredni wpływ na nich swoją działalnością. No i są też różne instytucje, tak, jakieś chociażby regulacyjne, tak, mamy prawo pracy, mamy na przykład Europejski Bank Centralny, tak, i różne inne, które można by jeszcze wymienić, które również na swój sposób kształtują to, co robimy, bo wpływają tak naprawdę swoimi wymaganiami, regulacjami na to, jak kształtujemy rozwiązania, które tworzymy. A więc jak widzicie, patrząc już na ten rysunek, tak naprawdę pierwsze zadanie, można powiedzieć, pierwszy obowiązek, który płynie gdzieś z tej roli product ownera, to gdzieś można powiedzieć efektywna komunikacja, tak? Czyli zbieranie wymagań, dyskutowanie tych wymagań z zespołem, przetransformowywanie tych wymagań i oczekiwań na faktyczne jakieś rozwiązania technologiczne. I też komunikowanie się z tym światem zewnętrznym, tak? Czyli nie jesteśmy w próżni, gdzieś tak jakby te relacje budujemy i staramy się identyfikować wszystkie te punkty, które nas dotyczą. A więc komunikacja to jedna z takich pierwszych rzeczy, która gdzieś tutaj się pojawia. Druga rzecz, słuchajcie, którą ja bardzo mocno też widzę, to na swój sposób tak jakby właśnie nie tylko ta kreacja, tak? Czyli nie tylko kreacja, to wizjonerstwo, które tutaj się pojawia, ale ta praca z ludźmi, tak? Czyli właśnie ten pomost, tak, bycie, można powiedzieć, rozumienie, tak, i badanie tych potrzeb użytkownika i tłumaczenie tego i jakby rozbrajanie tego razem z zespołem deweloperskim faktycznie tą wartość dodaną, którą tworzymy w postaci jakiegoś później aktywa materialnego.
A tutaj jeszcze chciałam dopytać, żebyśmy to sobie sprecyzowali. W tym zespole skramowym, rozumiem, wszyscy są na równi, tak? Tutaj deweloperzy, Scrum Master, Product Owner, to są wszystko równe stanowiska. To nie jest tak, że ktoś jest tutaj nad kimś, tak? Dobrze rozumiem? Tak, to jest bardzo ważne i też na Bootcampie dosyć sporo czasu temu poświęcamy, żeby jakby tą filozofię właśnie pracy w Scrumie i jakby w ogóle samą filozofię Agile'a tutaj sobie dobrze ugruntować, ponieważ faktycznie tak jest, że Scrum postuluje tak jakby brak hierarchiczności, tak? Czyli tak jakby jako zespół scrumowy, a na zespół scrumowy składa się właśnie z Product Owner, Scrum Master i zespół deweloperski. My tak jakby nie tworzymy relacji hierarchicznej, nikt dla nikogo nie jest bezpośrednim liderem, tak jakby, tak? Nikt dla nikogo tutaj jakby nie raportuje, tak? Można to sobie w ten sposób odnieść. Wręcz przeciwnie, my staramy się tak jakby te odpowiedzialności i to zaangażowanie dzielić, tak? I uzupełniać tymi rolami właśnie po to, żeby i ten proces wytwórczy i tak jakby to, co powstaje w jego konsekwencji, za jego pomocą, było efektem pracy zespołowej, a nie pracy indywidualnej. I to jest jakby esencja tutaj. No dobrze, to w takim razie gdzie możemy pracować jako product owner? Bo wiemy, czym się zajmujemy, tak? I jaką pełni rolę. W takim razie w jakich organizacjach możemy pracować i gdzie znajdziemy tę pracę? Najczęściej tak naprawdę ten product owner jest kojarzony z branżą IT z tego względu, że tak jak też w toku bootcampu opowiadam Wam całą genezę i historię, faktycznie Scrum wywodzi się, tak? Został gdzieś stworzony tutaj w tych nurtach, można powiedzieć, wytwórstwa oprogramowania właśnie i stąd jest kojarzone, ale i zarówno w toku bootcampu i pracy z różnymi tutaj naszymi kursantami oraz tak naprawdę w życiu codziennym coraz częściej spotykam się z tym, że zarówno branża farmaceutyczna, jak i chociażby, nie wiem, tutaj branże jakby też technologiczne, można powiedzieć, wytwórstwa tak zwanego hardware'u, coraz częściej zaczynają sięgać po właśnie Scrama i gdzieś tam Agile'a, a tym samym adoptować właśnie rolę Product Ownera, Scrum Mastera i zespołu wytwórczego, bo widzą, że płynie wartość jakby w tym, jak te ramy działania i funkcjonowania pozwalają dużo efektywniej dostarczać rozwiązania i po prostu najzwyczajniej w świecie przekonują się, że tak jakby to nie branża limituje, tak jakby adopcję Scrama. Wręcz przeciwnie, nawet ostatnimi czasy ukazała się całkiem ciekawa publikacja, słuchajcie, o adopcji Scrama i Agile'a na przykład w działach Human Resources, czyli Talent Acquisition, tak, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że potencjalnie kompletnie być może odsunięte od siebie gdzieś jednak jakby też funkcje nawet z perspektywy dużej organizacji mogą pracować w podobnym frameworku i faktycznie zgadzać się co do tego, że płynąca z tego wartość jest ogromna. Tutaj właśnie już widzę, że pojawiło się pytanie na czacie o wykształcenie, więc tutaj od razu zapytam, jakie te kompetencje na starcie musimy mieć, żeby zostać product ownerem. Ja tutaj wypisałam kilka takich kompetencji, jak możesz zobaczyć, czy się z nimi zgadzasz, czy nie i to ewentualnie dopowiedzieć. Ja słuchajcie, przede wszystkim powiedziałabym, że to wbrew pozorom jest rola, która bardzo mocno nastawiona jest na komunikację. Zwróćcie uwagę, że my na swój sposób, w jakiś taki empatyczny nawet powiedziałabym sposób, staramy się zbadać te potrzeby użytkownika, zaadresować problemy, realne problemy, z którymi on ma do czynienia i tak jakby właśnie za pomocą odpowiedniej komunikacji przekazać to zespołowi, który jest oczywiście techniczny i tak naprawdę ma ubrać to w rozwiązanie wspólnie z nami, tak? Więc ta komunikacja, powiedziałabym, to gdzieś jest taka kompetencja, powiedziałabym, wyjściowa, w którą warto tutaj inwestować. Zdecydowanie niezależność w działaniu, jak najbardziej, z tego względu, że pomimo tego, że jakby te ramy działania, funkcjonowania jako Scrum faktycznie osadzają nas w pracy zespołowej, dużo jest tutaj takiej pracy gdzieś przygotowawczej, indywidualnej i naszego własnego, można powiedzieć, jakby samozarządzania się też jakby w tej roli, ponieważ wiele rzeczy trzeba przygotować, trzeba dokonać pewnych analiz, zorganizować pewne spotkania, tak? Starać się gdzieś od ogółu do szczegółu pewne rzeczy przygotowywać, więc zdecydowanie ta zadaniowość i ta niezależność w działaniu tutaj jest dosyć, powiedziałabym, właśnie wyraźna. Co jeszcze? Myślę, że to, co tutaj jest gdzieś też na dole pokazane, ta zdolność do negocjacji, zdecydowanie tak, bo pamiętajcie, że
gdzieś tak jakby owszem, jesteśmy wizjonerami, jesteśmy tymi strategami, ale to nie oznacza, że też to podejmowanie decyzji jest autorytatywne. My często tak jakby te decyzje konsultujemy, tak, i na zasadzie konsensusu dochodzimy tutaj do pewnych rozwiązań, więc ta taka otwartość na negocjacje, czy to z klientem, czy właśnie z zespołem deweloperskim, czy w jeszcze innych obszarach, to jest wszystko to, co gdzieś się tak naprawdę nam tutaj mocno zarysowuje i pojawia w przypadku takich kompetencji pożądanych u product ownera. To w takim razie to jakbyś mogła, bo odpowiedzmy na to pytanie, które się pojawiło na czacie od razu, że właśnie tutaj pani napisała, że panie, bo pan w sumie tutaj nie ma podpisu, że ma jedną wadę, że nie ma tego wykształcenia ani informatycznego, ani matematycznego, no i też nie ma jeszcze doświadczenia, tak? Czy to jest przeszkodą? Czy faktycznie bez takiego wykształcenia możemy zostać product ownerem? Ja bym powiedziała szczerze, że to może być wbrew pozorom, ale ogromna zaleta kandydata do roli product ownera, z tego względu, że często jest tak, że jeżeli wiecie, jesteśmy jakoś bardzo mocno też jakby technicznie osadzeni w domenie, tak, w której gdzieś tam działamy, włącza nam się tak zwany solution mode, czyli wchodzimy w tryb rozwiązania. I tak jakby zamiast gdzieś jakby podzielić się z tym zespołem możliwością jakby też kreowania tego jak, tak, to zaczynamy wchodzić tryb rozwiązania i tak jakby tracimy na tej wartości, którą daje nam Scrum, z tego, że product owner to jest to co i po co, a tak naprawdę zespół mówi jak. Więc często to może być, może nie tyle, że przeszkoda, ale może się tak okazać, że faktycznie za mocno wejdziemy w ten tryb rozwiązania, podczas gdy naszym zadaniem jest tak na dobrą sprawę zidentyfikować potrzebę, zidentyfikować problem, przedyskutować to, ubrać to w rozwiązanie razem z zespołem, niekoniecznie narzucając już z góry, jak to ma być zrobione. Więc ten brak posiadania technicznego wykształcenia może na swój sposób być naszym atutem, a dla tych osób, które zastanawiają się, czy nie będzie to dużym problemem i przeszkodą, to chcę Was zapewnić, że spędzając praktycznie 8 godzin dziennie w środowisku jakby technologicznym, wy nachłoniecie tym, tak? Wy siłą rzeczy będziecie bardzo dużo czytać na ten temat, będziecie uczestniczyć w różnych spotkaniach, szkoleniach, które sprawią, że wy w ten świat wejdziecie i zobaczycie, że po kilku miesiącach tematy, które do tej przynajmniej wcześniej były dla was obce, staną się jakby tematami dnia codziennego i w naturalnym procesie jakby uczenia się po prostu w te tematy sobie na spokojnie wejdziecie. A tutaj Robert jeszcze pyta na czacie, kim jest w ogóle Scrum Master, jaka jest jego rola? Czy mogłabyś powiedzieć w ogóle, czym się różni w ogóle product owner od Scrum Mastera, bo to też często się ludziom myli. Oczywiście, już wyjaśniam. A zatem, tak jak opowiedziałam troszeczkę o product ownerze, to tak pewnie czujecie, że to jest osoba, która jest bardzo, bardzo mocno sfokusowana na produkcie, czyli tak jakby po naszej stronie jakby będzie leżała ta maksymalizacja wartości z tego, co wytwarzamy, tak? Czyli z tego produktu, który tak naprawdę powstaje, z tego rozwiązania. Podczas gdy Scrum Master to tak na dobrą sprawę jest osoba, która, jak sama nazwa wskazuje, jest mistrzem, tak? W tym konkretnym procesie, a zatem on nie tyle jest właśnie właścicielem produktu, co jest właścicielem procesu, można powiedzieć. I tu jest ta różnica, tak? Że mamy podział tych kompetencji. Product owner odpowiedzialny za produkt, Scrum Master odpowiedzialny za proces, czyli za ten właśnie framework, ramę działania, ramę funkcjonowania. A tłumacząc to dalej i starając się budować to porównanie na jakiejś analogii, można powiedzieć, że product owner to będzie strateg, czyli osoba, która gdzieś na tym strategicznym poziomie będzie pracowała na zasadzie, w jaki sposób to rozwiązanie ma powstać, jak ono ma jakby zostać stworzone. A Scrum Master będzie taktykiem, czyli na poziomie zespołu, na poziomie operacyjnym udoskonalał pewne kroki, udoskonalał jakby to, w jaki sposób pracuje zespół, żeby oczywiście w pośredni, bezpośredni tutaj sposób przyczyniać się do maksymalizacji wartości tego, co jest stworzone. A czy trzeba znać, żeby zostać product ownerem? Przepraszam, czy mogłaś powtórzyć? Trzeba znać języki programowania, żeby zostać product ownerem. Absolutnie nie, nie jest to konieczne, z tego względu, że w naszej pracy po pierwsze my jakby fizycznie nie wytwarzamy oprogramowania, czyli przysłowiowo nie siadamy do konsoli i nie tworzymy, nie piszemy rozwiązania w kodzie. Nie dokonujemy też często takiego klasycznego review, tak? Czyli jakby też nie sczytujemy i nie komentujemy w żaden sposób tutaj tego, co zespół wytwarza jakby w kodzie. My wchodzimy tak jakby na etapie początkowym i końcowym, czyli
My jesteśmy bardziej tak jakby, tutaj można powiedzieć właśnie od tej strony UX-owej i analizy biznesowej na początku tak jakby, tak, gdzieś można powiedzieć potrzebni, żeby zidentyfikować co i po co, tak, żeby nadać temu jakiś cel, a na końcu i tak jakby ten środek gdzieś tutaj jest po stronie zespołu, natomiast my pojawiamy się znowu na końcu, czyli tak jakby jesteśmy tymi, którzy jakościowo na swój sposób odbierają tak jakby to zadanie, które zostało wykonane, czy to user story, które zostało zrealizowane, czy ten przyrost przysłowiowy, który powstaje. I też na swój sposób jesteśmy tymi pierwszymi testerami, którzy tak naprawdę gdzieś znowu tak mają szansę jako pierwsi, tak przysłowiowo, wiecie, nawet na środowisku gdzieś tam testowym, czy jeszcze nawet niższym, przeklikać się i sprawdzić, powiedzieć, tak działa, to jest to, co chcieliśmy, to jest to, czego oczekiwał użytkownik końcowy. Mhm. Tutaj jest pytanie na czacie jeszcze, czy preferowany jest certyfikat w codziennej pracy, czy bardziej liczy się doświadczenie i charyzma? To znaczy, tutaj, słuchajcie, tak naprawdę to pewnie zależy od jakby procesu rekrutacyjnego, tak? Niemniej powiem Wam z doświadczenia, że tak jakby, czy jakby proces rekrutacyjny gdzieś tam na początkowych etapach prowadzony jest przez automaty, które gdyś weryfikują słowa klucze w CV, przesiewając po prostu, robiąc jakiś pre-screening, czy też robią to wykwalifikowane osoby manualnie. Zawsze zwracamy uwagę na to, czy w tym CV pojawia się jakiś punkt odniesienia do chociażby takich kompetencji, tak? Czy jakby podobieństw w poprzednich rolach, które osoba pełniła, czy też na przykład faktycznie gdzieś ten wysiłek został wykonany i jakby ta osoba przeszła jakiś trening, być może też się certyfikowała i tak dalej, bo wszystko to pokazuje nam, czy ten kandydat tak naprawdę rokuje, można powiedzieć, i czy jakby sam przede wszystkim wykonał jakąś pracę w kierunku tego, aby tym product ownerem zostać. Więc sposób, w jaki właśnie nasze CV jest skonstruowane, tak, już jest jakby pierwszym tutaj aspektem. I nie ukrywam, że często, tak jak też gdzieś dowiaduję się od naszych absolwentów bootcampu, sam fakt, iż tak jakby ta informacja o ukończeniu bootcampu pojawiła się na ich LinkedInie, w ich CV, samo to, że gdzieś właśnie informacja o certyfikacie się pojawia, sprawia, że oni pozycjonowani są gdzieś wyżej względem kandydatów z rynku. Mhm, ale ty mówisz o certyfikacie naszym, Future Colors, rozumiem, tak? Chociażby tak, chociażby naszym, ponieważ tak jak powiedziałam, potwierdza to jakby pewien wysiłek wykonany w kierunku tego, aby po pierwsze wiedzę posiąść, po drugie też jakby, jak się domyślacie, tutaj zaraz będziemy jeszcze o tym mówić w szczegółach, ale nasz bootcamp wyróżnia się tym, że my nie tylko jakby przekazujemy wam teorię, tak jakby, tak, Scruma i tego, kim product owner jest i tak dalej, ale ta część bootcampowa, jakby szczególnie ta praktyczna, można powiedzieć, otwiera wam tak jakby też możliwość dużo lepszego, powiedzmy nawet podejścia do rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ macie możliwość pracy z działem, macie możliwość już jakby zasymulowania, tak jakby budowy produktu w ramach tego bootcampu, robicie to wspólnie ze mną i z grupą, a więc tworzycie wizję od początku, tworzycie roadmapy, tworzycie backlog, tak, uczycie się planowania i pewnych strategii, tak jakby. Mówimy sobie o różnych narzędziach, które wykorzystuje product owner, więc siłą rzeczy też jakby jesteście dużo lepiej po pierwsze przygotowani do wejścia w zawód i do wejścia w rynek, po drugie sama rozmowa rekrutacyjna jest dla Was dużo mniejszym stresem, bo wszystko to, o co jesteście pytani, tak naprawdę gdzieś my już sobie na tym bootcampie przepracowaliśmy i jakby macie tę pewność, że nie ma tutaj jakby tajemnic przed Wami. Mm-hmm. No to tak naprawdę ten certyfikat jest potwierdzeniem tej wiedzy i teoretycznej, i praktycznej, prawda, tutaj w tym wypadku. Rozumiem, że ty też przekazujesz jakieś takie swoje tipy, swoje jakieś takie najlepsze praktyki pewnie w tym zakresie, tak, pracy jako product owner naszym kursantom. Tak. No dobrze, a w takim razie czy takie doświadczenie, na przykład zarządzanie projektami wcześniejsze, jest konieczne tutaj, żeby dostać pracę jako product owner, czy nie? Czy to nie ma znaczenia? Słuchajcie, ja odpowiem może jakby chwytając to jeszcze od innej strony, ponieważ ja jestem zdania, że i też jakby już absolwenci naszych bootcampów Product Owner potwierdzają, że to moje myślenie i tak jakby też motywowanie Was w tym kierunku daje rezultaty. Zwróćcie uwagę, że właściwie każde doświadczenie, jakie mamy, czy to w pracy zespołowej, czy to w pracy z klientem, tak, chociażby w sprzedaży i tak dalej,
powoduje, że my mamy już na czym zbudować tę rolę product ownera, tak? Kontakt z klientem, jeżeli sprzedawałeś na przykład, byłeś handlowcem, może się okazać, że fantastycznie poradzisz sobie, tak, w gdzieś pracy z wymaganiami, ze zbieraniem wymagań, rozumieniem tych potrzeb, tak, jakby opracowywaniem tego całego wsadu. Znam wielu analityków właśnie, którzy też przekształcili się siłą rzeczy tutaj właśnie w poszli w stronę roli product ownera, bo właśnie oni tej analizy jakby analizy wymagań dokonywali i świetnie się w tym czuli. Znam wielu UX-ów, którzy na przykład badali te potrzeby użytkownika i również tak jakby poczuli, że chcą jeszcze głębiej w to wejść i jakby w tę rolę na tym doświadczeniu budować, ale znam też wiele osób spoza właśnie branży IT, które sobie świetnie poradziły. Jeżeli pozwolisz, to ja opowiem swój ulubiony przykład, bo myślę, że jest inspiracją dla wielu, a mianowicie miałam znajomego, który przez wiele lat pracował, słuchajcie, w branży turystycznej, po prostu sprzedawał wycieczki w biurze turystycznym. Jak się domyślacie, on, jak już klient wchodził, tylko przekraczał próg biura, to on był w stanie powiedzieć, w które miejsce on będzie jechał, tak, dlaczego i tak dalej, jakie ma preferencje. Po prostu świetnie już potrafił wyczuć jakby potrzeby. I przypadkiem, słuchajcie, gdzieś znowu stojąc gdzieś tam na rozdrożu, gdzie że tak powiem, tą swoją karierę zawodową pokierować, natrafił na ogłoszenie właśnie, gdzie poszukiwano product ownera do startupu, który tworzył aplikację mającą na celu właśnie wspomaganie tak jakby też tak wyboru jakby kierunków podróży i automatycznie również tak gdzieś tam bukowanie tych podróży przez aplikację. I wyobraźcie sobie, że no oczywiście wiadomo, tak, wykonał pewien krok jakby tutaj w kierunku doszkolenia się w temacie tak jakby przede wszystkim roli product ownera, ale też rozumienia tego skrama i tak dalej, ale co urzekło tak jakby jego potencjalnych pracodawców, tak? I dlaczego on tak jakby tę rekrutację wygrał, można powiedzieć, na swój sposób, otrzymał pracę i tym samym się również przebranżowił. Przede wszystkim to, że on bardzo dobrze rozumiał tak jakby tą branżę i bardzo dobrze rozumiał tych użytkowników końcowych, tych klientów, tak? Czyli jak zobaczycie, zupełnie można powiedzieć, ciężko na pierwszy rzut oka powiązać być może tak i zbudować taką ścieżkę kariery, a tutaj troszkę przypadku i troszkę jakby jego też zaangażowanie i pracy własnej, którą wykonał, którą włożył w to, żeby się przebranżowić, jest szalenie zadowolony i mogę powiedzieć, że potwierdza, że jakby drugi raz dokładnie taką samą jakby pracę by wykonał i poszedłby w tą stronę, bo naprawdę nigdy nie wiemy, jakby na jakim doświadczeniu jesteśmy w stanie sobie też kolejną jakby rolę zbudować. Ja myślę, że to jest super też wiadomość dla tych, którzy właśnie myślą sobie, czy ja się nadaję na product ownera, czy mogę pójść w kierunku, skoro nie mam doświadczenia, tak? Czyli to całe doświadczenie poprzedniej pracy, prawda, które wykonywaliśmy wcześniej, możemy wykorzystać i właśnie zostać product ownerem. No, rozumiem, że na przykład w pokrewnej branży, tak? Gdzieś na przykład wykorzystując tą prostą wiedzę, na przykład tutaj ten twój znajomy, prawda? Oczywiście. Mamy tu pytanie na czacie od Martyny. Czy występuje w tej strukturze project manager, czy Scrum Master pełni te funkcje w tej metodologii? Już wyjaśniam. A zatem Scrum, tak jak widzieliście, identyfikuje, można powiedzieć, postuluje tak jakby pracę w obrębie trzech ról, tak? Czyli mamy właśnie product ownera, Scrum Mastera i zespół deweloperski. Nie ma tu w ogóle odniesienia do project managera i żadna z ról, ani product owner, ani Scrum Master project managerem nie są. Project manager to jest rola, która jest stricte tak jakby zarezerwowana do tak zwanych klasycznych, można powiedzieć, metod wytwarzania oprogramowania i zasadniczo zarządzania projektami. Ani jedna rola, ani druga, czyli ani Scrum Master, ani Product Owner nie są Project Managerami. Te odpowiedzialności Project Managera są podzielone między trzy role, czyli między zespół deweloperski, między Scrum Mastera i Product Ownera. I o tym bardzo szczegółowo też omawiam, jakby rozmawiamy na bootcampie, pokazuję Wam różne przykłady i tak jakby też jakby uzmysławiam Wam, jakby dlaczego ta rola Project Managera w tym setupie potrzebna nie jest. No dobrze, w takim razie co musimy zrobić, tak? Przechodzimy na bootcamp, uczymy się teorii, uczymy się praktyki tutaj pod Twoim okiem i jakie tutaj kompetencje najlepiej, żebyśmy mieli właśnie takie, choćby takie konkretne, na przykład nie wiem, język angielski, tutaj będzie język angielski ważny, żeby tą pracę rozpocząć jako product owner i dostać pracę na tym stanowisku.
Wiecie co, ja może najpierw odniosę się do tego języka angielskiego, bo to dosyć często też się pojawia już też na kursach, jakby kursanci pytają, czy jest to jakaś bariera, jeżeli ten język nie jest na jakimś poziomie, można powiedzieć, biegłości. Absolutnie nie, słuchajcie. My na naszym bootcampie staramy się, przynajmniej ja staram się operować tą nomenklaturą oczywiście anglojęzyczną, tak, czyli wszelkiego typu słownictwo, tak, utrzymujemy sobie w języku angielskim po to też, żeby Wam pomóc się z pewnymi pojęciami osłuchać i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, jest w tej chwili bardzo dużo również polskich, lokalnych firm, które adaptują Scruma i niekoniecznie mają klientów zagranicznych, po prostu pracują 100%, można powiedzieć, na rynku lokalnym i ten język angielski nie jest wymagany, tak? Warto na pewno pewne pojęcia jakby znać i rozumieć, bo po prostu łatwiej jest nam się poruszać na jakby w ramach tego frameworku Scruma, używając języka angielskiego. I powiem Wam dlaczego. Dlatego, że chociażby tłumaczenie ról mogłoby być bardzo niefortunne, bo Scrum Mastera, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć język polski, nazwalibyśmy go mistrzem młyna. Nie wiem, czy ktoś chciałby z Was posiadać, jakby wiecie, w kontrakcie, w umowie o pracę, stanowisko mistrza młyna. No siłą rzeczy tak jakby ustalono, że jakby trzymamy się tutaj tych wersji anglojęzycznych i to po prostu działa. A co do innych kompetencji, słuchajcie, tak jak powiedziałam, no język angielski krytyczny nie jest. Na pewno w dzisiejszych czasach warto w tym kompetencje inwestować, ale tutaj też myślę, Future Colors przychodzi Wam z pomocą, ponieważ w ramach bootcampu macie również dostęp do kursów języka angielskiego, typowo właśnie branżowych w IT, co znowu myślę stanowi ciekawą wartość dodaną do całości oferty naszego kursu. Jedna może istotna rzecz, że certyfikacja, już taka certyfikacja, można powiedzieć, międzynarodowo uznawana. Są dwie agencje akredytujące i o tym też Wam opowiadam na bootcampie, prowadzą egzaminację tylko i wyłącznie w języku angielskim. Aha. Ale znowu od kursantów i absolwentów bootcampu wiem, że materiały, które dostarczamy w ramach kursu i później sposób, który podpowiadamy Wam, jeśli chodzi o przygotowanie do certyfikacji, również pomaga Wam tak jakby nawet na podstawowym poziomie znajomości języka angielskiego dalej do certyfikacji podejść. Czyli tak naprawdę nie musimy na początku znać tego języka, ale wiadomo, że gdzieś tam z czasem prawdopodobnie tak czy siak warto się go uczyć. Ja też myślę, że w ogóle w całej branży IT to jest też jednak jest to język IT, prawda, ten język angielski, więc też tutaj warto się tego języka na pewno uczyć, bo tutaj gdybyśmy na przykład chcieli pracować dla zagranicznych klientów, prawda, bo też tutaj wiadomo, że będziemy mogli zarabiać więcej, prawda, jeżeli będziemy gdzieś tam pracowali, prawda, dla zagranicy, więc ten język angielski to pewnie się przyda. Mam pytanie jeszcze od Olgi na czacie. Czy praca product ownera pokrywa się jakoś z obowiązkami analityka biznesowego? Czym się różni? Więc słuchajcie, w dużej mierze się pokrywa, tak? Bo zwróćcie uwagę, od samego początku gdzieś tak jakby wam to też pokazuje, że całkiem sporo tej analizy tak naprawdę jest, bo z jednej strony staramy się przeanalizować te potrzeby, te jakby oczekiwania, tak, często problemy, z jakimi się ten użytkownik mierzy, na swój sposób transformujemy to na jakieś wymagania, czasem techniczne. Więc jest to część na pewno pracy, którą w klasycznym, że tak powiem, systemie pracy projektowej wykonywał analityk biznesowy, ale zwróćcie uwagę, gdzie tak jakby już ta rola się tutaj jakby można powiedzieć rozszerza, tak? Czyli product owner nie tylko jakby tej analizy dokonuje, czasem możemy też pracować w takim zespole skramowym, gdzie ten analityk będzie i on będzie nam pomagał, to też jest jak najbardziej możliwe, ale to my tak naprawdę, słuchajcie, układamy to dalej w tą strategię, w tą wizję, tak, i w to jak, czyli na swój sposób zwróćcie uwagę, że to jakby analityk biznesowy nie ułoży nam roadmapy, tak, on nie zaplanuje z klientem, nie wiem, wydań tak jakby, tak, i tak dalej, ponieważ jego praca kończy się w momencie, w którym przeanalizował, spisał wymagania i przedstawił je zespołowi. My wychodzimy mocno poza to, tak? Więc ta rola jest dużo szersza, ale w dużej mierze bazuje na tym, tak jakby na tych też metodach pracy, które analitycy biznesowi wykonują. I tak jak Wam powiedziałam, może się też tak zdarzyć, że Wy, szczególnie na początkowych etapach, będziecie mogli o takie wsparcie też analityka biznesowego poprosić, jeżeli oczywiście tylko taka możliwość w ramach organizacji będzie. No właśnie tutaj Pani Małgorzata pisze na czacie, że została w
wyciągnięta z innego działu do właśnie nowej jednostki i zaproponowano jej rolę product ownera i ma wątpliwości, czy sobie poradzi. Czy to jakąś radę ewentualnie byś dała tej Małgorzacie na początek kariery? Ja na pewno zapraszam na Bootcamp, ponieważ już zdarzyło mi się chyba, akurat to były dwie edycje pod rząd, gdzie miałam właśnie dokładnie taki przypadek, że po prostu firma jakby przechodziła, można powiedzieć, transformacje, tak, jakieś takie były tutaj, można powiedzieć, też wewnętrzne przebranżowienia, tak, w ramach ról. I te osoby również trafiały do nas na bootcamp z takim też, można powiedzieć, poczuciem gdzieś niepewności, jak w to wejść, jak się za to zabrać. I ja nie ukrywam, że też w ramach konsultacji indywidualnych, które są częścią naszej oferty tutaj bootcampowej, dosyć mocno rozpracowywałam sobie różne tutaj tematy, jak podejść, tak, żeby efektywnie, że tak powiem, zacząć pracować jako product owner. To też jest część naszego bootcampu, czyli pokazuję Wam podczas bootcampu różne przykłady na jak to działa od początku, kiedy tak jakby wchodzimy w kreację produktu, a jak to działa, kiedy na przykład wchodzimy w momencie, kiedy produkt już się dzieje, tak, a my jakby zostajemy gdzieś powołani do tego, aby go pociągnąć, można powiedzieć, dalej w tym cyklu życia produktu, bo takie sytuacje mają miejsce i na to też gdzieś warto być nastawionym, bo nie zawsze jakby mamy szansę jakby być, wiecie, od fazy gdzieś tam ideacji w wciągnięci w proces, więc siłą rzeczy też takie przypadki sobie omawiamy na bootcampie i staramy się gdzieś zbudować taki, można powiedzieć, znowu, tak, platformę, tak, która pozwoli Wam się poczuć pewni w takiej sytuacji. Czyli Małgorzata miałaby po prostu wsparcie w postaci Twojej osoby, rozumiem, tutaj zdecydowanie. Na takim etapie. Jak najbardziej, Małgorzata, zapraszamy tutaj na bootcamp. Bootcamp też można ewentualnie tutaj, może pracodawca też będzie skłonny tutaj Ciebie na taki kurs właśnie wysłać. Dobrze, mamy tutaj jeszcze pytanie. Panie, tutaj już na to pytanie o analityka biznesowego odpowiedzieliśmy. A jaki jest koszt certyfikacji? Patrycja pyta. Więc jeżeli mówimy o certyfikacie bootcampowym, no to wiadomo, że jest on jakby tutaj udzielany po oczywiście zakończeniu, tak, wszystkich jakby zadań związanych tutaj z zaliczeniem kursu, więc ten certyfikat jest jakby wliczony w koszt. Mamy też do czynienia z certyfikacją właśnie tą zewnętrzną, czyli mamy dwie jakby instytucje akredytowane do tego, aby certyfikować product ownerów i tutaj ta kwota waha się, można powiedzieć, w okolicach $200. Napomknę może tylko tyle, że jakby instruujemy tutaj Was pod koniec, właśnie mamy dedykowane zajęcia poświęcone jakby tej certyfikacji, jak do tego się przygotować, jak to zorganizować. I ilość podejść jest nielimitowana, co oznacza, że tak jakby nawet jeżeli noga nam się powinie, nie musimy czekać, nie wiem, 3 miesięcy czy tam, nie wiem, miesiąca, tak, na to, żeby wykupić kolejne podejście. Najzwyczajniej w świecie możemy tę inwestycję po prostu powielić i jakby do skutku tutaj próbować też do tej certyfikacji podejść. Przy czym no, z moich takich informacji, które też zbieram po bootcampach, raczej wygląda na to, że nie ma potrzeby, żeby po prostu jakby podchodzić do egzaminu kilkukrotnie. Raczej te pierwsze podejścia są najczęściej właśnie udane. Super, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, ja Wam w takim razie tutaj wyświetlam informacje o naszym bootcampie, o bootcampie Product Ownera. Jak widzicie tutaj na naszej prezentacji, kurs trwa 4 tygodnie. Tutaj podczas tych 4 tygodni uczycie się właśnie pod okiem Dominiki. Uczycie się 2 razy w tygodniu razem ze swoją grupą, tak? Uczycie się na tych zajęciach na żywo. Wszystkie zajęcia oczywiście odbywają się online, tak jak już wcześniej mówiłam, a najbliższa edycja kursu rozpoczyna się 4 lipca. Tak jak już wcześniej też wspominałam, oprócz tych zajęć na żywo grupowych, macie również konsultacje indywidualne. Czyli to, o czym mówiła też Dominika, w ramach tego wsparcia, prawda, czy tutaj w przypadku Małgorzaty, czy każdy będzie potrzebował czegoś innego oczywiście, więc jeżeli ktoś pracuje już właśnie jako product owner, to potrzebuje takiego wsparcia, jeżeli ktoś będzie chciał na przykład zapytać o coś, co było niejasne na zajęciach lub skonsultować swój projekt, jakieś zadanie, to tutaj jak najbardziej to jest taki czas dla Was i dla mentora, żebyście po prostu mogli o tym porozmawiać. Myślę, że też nasze tutaj Dominika i nasze mentorki i mentorzy też chętnie przygotowują na przykład do rozmów kwalifikacyjnych właśnie na tą rolę, więc też takie wsparcie
wsparcie tutaj w ramach tego otrzymujecie. Uczycie się na naszej autorskiej platformie, tutaj Wam wyświetlam tą platformę i na tej platformie macie materiały szkoleniowe, tutaj dołączacie do lekcji na żywo i do konsultacji. Tutaj możecie też napisać na czacie, macie czat zarówno grupowy, jak i czat indywidualny właśnie ze swoim mentorem, także możecie zawsze o coś dopytać, jeżeli czegoś potrzebujecie. Tutaj oglądacie też nagrania z zajęć, no i wysyłacie zadania do sprawdzenia dla mentorów. I tutaj, tak jak powiedziałam, jest ważna informacja, czyli to, że zajęcia są nagrywane. Zajęcia odbywają się w trybie dziennym, czyli odbywają się w tygodniu, w sensie nie weekendowym, może dziennym źle powiedziałam, w tygodniu po prostu, nie w weekendy, dwa razy w tygodniu i te zajęcia są nagrywane. Także jeżeli nie możecie uczestniczyć w takich zajęciach, to możecie sobie odtworzyć takie nagranie w dowolnym momencie oczywiście, chociaż zachęcamy do tego, żeby być na zajęciach na żywo z mentorem, pytać i uczestniczyć w nich aktywnie, ale oczywiście są różne sytuacje, więc jeżeli tak się zdarzy, że nie możecie na nich być, no to oczywiście możecie sobie takie zajęcia odtworzyć. Tu tak jak powiedziałam, w ramach kursu otrzymujecie kurs języka angielskiego w IT, czyli całą tą technologiczną terminologię poznajecie oraz macie również wsparcie w rekrutacji, czyli konsultację waszego CV, konsultację waszego profilu na LinkedInie z naszą rekruterką IT i mamy również firmy partnerskie, w tej chwili już 21 firm partnerskich, które poszukują po prostu wśród naszych absolwentów swoich pracowników, więc też wysyłają do nas takie zapytania, czy mamy takich absolwentów dla nich właśnie po kursie Product Ownera i my z radością zawsze takich naszych absolwentów polecamy do tej pracy, żeby pomóc po prostu znaleźć tą pierwszą pracę właśnie w IT. Co jest też ważne, otrzymujecie tutaj mocne takie przygotowanie do zawodu, czyli to, co powiedziała Dominika, oprócz teorii, której się tutaj uczycie, uczycie się też praktyki, więc tutaj Dominika jako praktyk, jako osoba, która i ze Scrumem, i jako product owner też ma doświadczenie, więc w tych dwóch rolach uczy Was tych praktycznych rzeczy, daje te praktyczne porady, czyli wszystko w pigułce, najważniejsze rzeczy, które potrzebujecie, żeby pracować jako product owner. Bo też powiedzmy sobie szczerze, naszym celem jest to, żeby osoby po naszych kursach pracowały po prostu w tym zawodzie konkretnie, w tej roli, w której się tutaj na tym kursie uczą. Tutaj macie taki zielony pasek na górze, Bootcamp Product Owner i macie czerwony przycisk Zapisz się na kurs. Jak klikniecie sobie w ten przycisk, to przeniesie Was on na naszą stronę właśnie tego kursu i na tej stronie możecie pobrać cały zakres tego kursu, przeczytać dokładnie, co w ramach tego kursu otrzymujecie oraz możecie obejrzeć na przykład lekcję próbną z tego kursu, do czego też Was oczywiście zachęcam, żebyście się zapoznali z tą lekcją, zobaczyli, czy to jest dla Was w porządku, czy to jak tutaj Dominika tłumaczy, jest dla Was zrozumiałe, czy to jest coś, co Was interesuje przede wszystkim. I również w zakładce wydarzenia macie też przeszłe nasze webinary, poprzednie, na które również Dominika prowadziła i lekcje tutaj pokazowe u nas, no i też mieliśmy takie nasze tutaj konwersacje i sesje pytań do Dominiki, więc też zachęcam, jeżeli Was to interesuje, wejdźcie sobie w te wydarzenia, zobaczcie te webinary i zobaczcie, czy po prostu to jest dla Was. A jeżeli nie wiecie, czy to jest dla Was i czy nie wiecie, czy to jest ta droga, ta ścieżka, w którą chcielibyście pójść, to również na naszej stronie macie coś takiego jak test predyspozycji. I ten test jest całkowicie bezpłatnym narzędziem. Jak go wykonacie, to zakwalifikuje on Was do 4 profili osobowości. I w każdym z tych profili pokażę Wam, jakie zawody w IT są dla Was. Więc tutaj zachęcam dla tych, którzy się jeszcze wahają, czy może Scrum Master, czy Product Owner, czy może zupełnie coś innego, może jest to ścieżka programistyczna, to zachęcam, żebyście sobie taki test właśnie zrobili no i zobaczyli po prostu, jaki kurs, jakie zawody w IT są dla Was, żebyście się tym zapoznali. Przede wszystkim, jak będziecie już na naszej stronie i jesteście zainteresowani, to zostawcie do siebie kontakt, bo wtedy oddzwonią do Was również nasi doradcy kariery. Czyli takie osoby, które na podstawie Waszego doświadczenia, na podstawie Waszych umiejętności doradzą Wam, czy ten kurs jest dla Was, czy może zupełnie inny kurs będzie dla Was odpowiedni. I jak będziecie rozmawiali z tymi doradcami, to koniecznie zapytajcie ich o kwestię dofinansowania takiego kursu, ponieważ nie zawsze go trzeba finansować z własnej kieszeni. Mamy tutaj sporo różnych fajnych opcji sfinansowania takiego kursu, między innymi bankową pożyczkę nieoprocentowaną, ale również takie fajne programy jak Open czy Inwestuj w rozwój. Więc tutaj, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to zachęcam popytać o te dokładnie, o te opcje dofinansowania właśnie na naszych doradców. Słuchajcie, może macie jeszcze jakieś pytania do tego, co powiedzieliśmy? Może coś tu się jeszcze pojawiło odnośnie samego kursu, czy może macie pytanie odnośnie jeszcze tutaj Product Ownera do Dominiki? Dajcie koniecznie znać tutaj na czacie. Dominiko, czyli w takim razie, jakbyś mogła nam podsumować w takim wypadku, czego dokładnie się nauczymy na bootcampie, jakich praktycznych umiejętności i z czym wyjdziemy, że tak powiem, później na rynek pracy? Czyli tak jak wspomniałaś, no jakby wiadomo, że wchodzimy mocno w te teorie jakby tak zarządzania projektami w sposób zwinny. Wiadomo, że esencją tutaj jest Scrum, ponieważ Product Owner to jest rola zdefiniowana właśnie w Scrumie i przez Scruma można powiedzieć, więc to jest ta baza.
Ale przede wszystkim to, co myślę, że jest ogromną wartością dodaną, to to, że ta teoria jest jakby właściwie co zajęcia poparta praktycznymi zadaniami, czyli pracujemy nad wizją produktu, który oczywiście wy jakby tutaj symulujecie podczas bootcampu i wchodzicie w te buty, można powiedzieć, product ownera, a zatem wizja, praca z roadmapą, praca z backlogiem, praca z planowaniem. Nie ukrywam, że posiłkujemy się tutaj takimi narzędziami jak Jira, tak? Żebyście od razu tak jakby też z tą kompetencją twardą po bootcampie wyszli. Każdy z Was będzie miał utworzone dedykowane konto i projekt otwarty właśnie w Jirze, którą hostuje Future Colors po to, żeby móc namacalnie i jakby z konkretną kompetencją też po tym bootcampie tutaj sobie wyjść. Pokazuję Wam też inne narzędzia, taki narzędziownik jakby też pracy product ownera, czyli jakie techniki wykorzystujemy chociażby do tego, żeby backlog zbudować, czyli w jaki sposób w ogóle zacząć, tak można powiedzieć, tak? Też pokazuję Wam, ponieważ przechodzimy sobie tak jakby przez wszystkie po kolei wydarzenia, ceremonie skramowe i symulujemy sobie też na koniec gdzieś podsumowując w ogóle pracę tak jakby w sprincie, to też pokazuję Wam takie narzędzia, jak chociażby Miro, czyli jak na przykład potencjalnie wyglądać może retrospekcja, tak? Jak możemy z różnych tego typu też narzędzi wspomagających taką pracę, czy też zdalną, czy kreatywną zespołem korzystać. Więc tego jest szalenie dużo i właściwie po każdych zajęciach gdzieś wychodzicie z jakąś taką, można powiedzieć, nie tylko dozą właśnie informacji teoretycznych, ale przede wszystkim dosyć mocno staramy się to też odwzorować w praktyce, tak? Czyli jak się domyślacie, jakby uczestnictwo w samym bootcampie, jakby w tej części teoretycznej, to jest jedno, a druga rzecz to jest ta inwestycja waszego gdzieś też jakby czasu tutaj i tej pracy indywidualnej, którą poświęcicie na to, żeby gdzieś sobie te wszystkie rzeczy poukładać i przepracować na przykładach, które też sami tworzycie. I też tak naprawdę wychodzimy z motywacją od Ciebie, bo też po każdych zajęciach tak naprawdę to jest wspólnie razem z grupą się też motywujemy i też tutaj Ty na konsultacjach indywidualnych czy na zajęciach grupowych zawsze też motywujesz tą grupę do tego, do działania, żeby się po prostu uczyli, żeby działali i tutaj w tą ścieżkę szli. Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Ja tutaj zapraszam również na nadchodzące wydarzenia, nasze kolejne webinary. Jak tutaj Wam wyświetlam, zobaczcie, że mamy tutaj bardzo fajne kolejne webinary w najbliższym czasie, więc tutaj zachęcam, jeżeli chcecie, zapraszam Was, żebyście na te webinary przyszli. Dominiko, to ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj z nami byłaś. Dziękuję Ci, że odpowiadałaś tutaj na te wszystkie pytania. I dziękuję również uczestnikom spotkania, że byliście z nami, że zadawaliście naprawdę bardzo fajne pytania, że tutaj byliście ciekawi tego wszystkiego i dopytywaliście Dominikę. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. No i co, życzę Wam oczywiście miłego wieczoru. No i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście na naszych kursach. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia na bootcampie. Cześć.